Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Pędzimy na Ukrainę. Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, pisarz, reporter, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Obserwuje pan bezpośrednio, często sprawdza czasami z pewnej oddali konflikty na Ukrainie. Teraz mamy, wydaje się, przełom. Mamy atak wojsk ukraińskich na Cherson. Jak to wygląda z pana perspektywy? To jest, zdaniem pana redaktora, rzeczywiście taki punkt przełomowy w tej wojnie? Wydaje się, że to, co teraz obserwujemy, rzeczywiście może stać się pewnym punktem zwrotnym, chociaż ja byłbym daleki od bardzo kategorycznych opinii, ponieważ tak naprawdę dysponujemy szczątkowymi informacjami o tym, co dzisiaj dzieje się w okolicach Chersonia. Zresztą zarówno ukraińskie władze, jak i niektórzy ukraińscy dziennikarze apelują o to, żeby nie ujawniać informacji na temat pozycji, manewrów i działań wojsk ukraińskich, bo to po prostu może zagrozić tej kontrofensywie. Także my siłą rzeczy opieramy się na bardzo niewielkiej liczbie informacji, które do nas docierają. Z tego, co przekazują media, 4 bądź 5 wsi w okolicach Chersonia miało już zostać wyzwolonych. Wybuchy słychać w samym mieście, natomiast trudno jest ocenić, jakie są postępy wojsk ukraińskich, choć wydaje się, że perspektywy sukcesu tej kontrofensywy mogą być rzeczywiście dosyć znaczne. Przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że Ukraińcom udało się odciąć Cherson od reszty wojsk rosyjskich, ponieważ dzisiaj nie istnieje już żadna ani kołowa, ani kolejowa przeprawa przez Dniepr, co oznacza, że ta prawobrzeżna część Ukrainy z Chersoniem została odcięta. Mają funkcjonować tylko przejścia piesze. Wprawdzie słynny most Antonowski co do zasady dalej stoi. On nie został zburzony, natomiast jest nieprzejezdny. Może się zatem okazać, że żołnierze rosyjscy zostaną w Chersoniu okrążeni i być może będą musieli się salwować jakąś bardzo chaotyczną ucieczką. Także myślę, że ta kontrofensywa ma jak najbardziej realne szanse powodzenia. Zresztą wydaje się, że Ukraińcy dobrze się do niej przygotowywali. Te wydarzenia, które obserwowaliśmy na przestrzeni już ostatnich 2 miesięcy, myślę tutaj o skutecznych, punktowych uderzeniach w zaplecze rosyjskiej armii, składy amunicji, koszary, węzły logistyczne, miejsca, gdzie remontowany jest ciężki sprzęt wojskowy, osłabiły armię rosyjską. Oczywiście słynne ataki na Krym, w tym na lotnisku, gdzie Rosjanie stracili bardzo wiele samolotów. No to wszystko powoduje, że ta ofensywa jest, kontrofensywa jest dobrze przygotowana, to nie jest jakieś działanie ad hoc. I chyba też wydaje się, że Ukraińcy próbują wykorzystać pewne okno czasowe, które właśnie się dla armii ukraińskiej otwiera. I teraz jest kolejne pytanie, bo powiedział pan redaktor, że to są kilka miejscowości. Jak ta ofensywa może wyglądać? Bo niektórzy spodziewają się od razu zajęcia Chersonia niemalże z marszu, jak na filmach z II wojny światowej. Niektórzy mówią, że to będzie długotrwały proces rozciągnięty na tygodnie, może nawet miesiące, z powolnego, żmudnego zdobywania metra po metrze. Wydaje mi się, że chyba tutaj bardziej realny jest jednak ten drugi wariant, choć nie można wykluczyć, że właśnie odcięcie sił rosyjskich sprawi, że po prostu zaczną się wycofywać. Ta ofensywa będzie zdecydowanie łatwiejsza. No, Ukraińcy muszą też liczyć się z tym, że atakując Cherson będą musieli minimalizować straty wśród ludności cywilnej, choć jest też myślę, że oczywiście, że niestety takich ofiar nie uda się uniknąć. Są też apele władz ukraińskich, aby mieszkańcy Chersonia pozostawali w schronach, pozostawali w piwnicach, że niestety ten proces wyzwalania będzie dla mieszkańców Chersonia również bolesny. Tym niemniej tutaj na pewno Ukraińcy nie będą stosowali rosyjskiej taktyki spalonej ziemi, wyniszczania po prostu miasta metr po metrze, tak jak Rosjanie zrobili to chociażby w Siewierodoniecku. Myślę, że istotnym czynnikiem jest też kwestia morali wojsk rosyjskich, które wydają się wyjątkowo niskie. Pojawiły się już informacje o tym, że z pola bitwy mieli uciec żołnierze poborowi z Donbasu, z okupowanego Donbasu. Podobno uciekli też żołnierze z brygad spadochronowych. Jakby podobno, bo ciągle nie mamy takiego twardego potwierdzenia tych informacji, co nie zmienia faktu, że wojska rosyjskie w tym momencie wydają się mieć niezwykle słabe morale, które jakby ta słabość jest potęgowana przez kilka czynników, jakichkolwiek postępów na froncie, problemy z zaopatrzeniem, wreszcie właśnie te ukraińskie ataki, którymi Rosjanie są nękani od 2 miesięcy, co powoduje, że właściwie dzisiaj
I całe szczęście, żołnierz rosyjski nigdzie nie może czuć się bezpiecznie, może zginąć nie tylko na linii frontu, ale może zginąć podczas transportu, czy może zginąć śpiąc w koszarach. I to powoduje przerażenie wśród rosyjskich żołnierzy, także morale są bardzo niskie. Ta nieoficjalna mobilizacja, która trwa w Rosji, nie przynosi zadowalających efektów. Żołnierzy zaczyna po prostu brakować, także być może taki wariant, w którym Rosjanie będą się salwowali po prostu ucieczką z Chersonia, jest realny. I to oczywiście spotęgowałoby tę klęskę armii rosyjskiej, którą teraz już widać. Ja myślę, że bardzo istotny w tym, co teraz obserwujemy, jest czynnik psychologiczno-propagandowy. To znaczy na naszych oczach upada, czy już upadł tak naprawdę mit niepokonanej drugiej największej armii świata. Armia rosyjska w dużej mierze się skompromitowała, co nie oznacza, że nie jest groźna, bo ona cały czas jest bardzo groźna. Rosjanie mogą przeprowadzić powszechną mobilizację, mogą dalej tę wojnę prowadzić przez długi okres czasu. Tym niemniej klęska jest oczywista i to jest czynnik, myślę, niezwykle ważny. W przypadku powodzenia ofensywy, kontrofensywy na Cherson, być może Ukraińcy będą próbowali przygotować uderzenia w kolejnych miejscach, chociażby od strony Zaporoża na okupowany Melitopol, jednocześnie na Mariupol, co spowodowałoby przecięcie tego lądowego korytarza pomiędzy Krymem a Rosją i okupowanym Donbasem, a jednocześnie takie wbicie się z dwóch stron mogłoby spowodować, że to nie armia ukraińska wbijając się klinem pomiędzy Rosją znajdzie się w okrążeniu, ale sama wejdzie w okrążenie wojska rosyjskie. Także myślę, że te scenariusze dzisiaj są rzeczywiście realne. Ukraina przejęła inicjatywę strategiczną. Zaskakujące jest jednak to, jak myślę, niewiele pomysłów na odparcie tej kontrofensywy mają Rosjanie. Wydaje się, że oni przez te pół roku wojny zbrodniczej, niczego się w zasadzie na poziomie takim taktyczno-operacyjnym chyba za bardzo nie nauczyli. Czyli nie było widać jakichś dramatycznych zmian. Zresztą spójrzmy wstecz na te ostatnie 6 miesięcy. Na początku mówiło się, że Kijów padnie w ciągu kilku dni. Potem w kwietniu mówiło się, że Rosjanie zajmą cały Donbas i wykrwawią armię ukraińską. Wreszcie jeszcze 2 miesiące temu mówiło się, że żadna kontrofensywa nie jest możliwa. Jedyne na co stać, do czego mają potencjał Ukraińcy, to ustabilizować linię frontu. W tym momencie mamy koniec sierpnia i ta przynajmniej taktyczna kontrofensywa ruszyła, a zatem te wszystkie wcześniejsze analizy, które były takie dosyć kasandryczne, okazywały się na szczęście nietrafione. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie patrzymy na to wszystko ze zbyt dużym optymizmem. To, że Ukraińcy mają sukcesy, jest wynikiem, poza oczywiście bohaterstwem, odwagą ukraińskich żołnierzy, które ja na własne oczy widziałem, to nie ma wątpliwości, ale jest wynikiem oczywiście również, bo samym bohaterstwem niestety wojny się nie wygrywa, jest wynikiem dostaw sprzętu ze strony państw zachodnich, w szczególności Stanów Zjednoczonych, ale również chociażby Polski. I ta ofensywa to nie powinien być sygnał do tego, że tę pomoc trzeba zmniejszyć, bo Ukraińcy już przecież wygrywają. Wprost przeciwnie, to jest sygnał, że tę pomoc należy zwiększać po to, żeby to było pełne zwycięstwo, żeby cała Ukraina została wyzwolona z rąk zbrodniczych rosyjskich okupantów i jednocześnie, żeby armia rosyjska została pobita w polu i żeby Rosjanie przekonali się, że ta wojna ich dotyczy, że oni tę wojnę przegrywają, żeby Rosjanie wreszcie zaczęli się bać, bo uważam, że niestety na reżimy, ale też narody, bo dzisiaj odpowiedzialny za wojnę ponosi cały naród rosyjski, które są zaczadzone przemocą, militaryzmem, imperializmem, jedyną skuteczną metodą tego, żeby się przed nimi bronić, jest spowodować, że przegrają i to oni zaczną się bać, a nie jak było przez dziesięciolecia, że to ciągle my tych Rosjan się baliśmy. Powiedział Tomasz Grzywaczewski, pisarz, podróżnik, także korespondent siłą rzeczy wojenny w ostatnim czasie, od ostatnich przeszło 185 dni. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Pięknie dziękuję i życzę Państwu dobrego popołudnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradio.wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.